To my. Sprawdź to. Ej. To dla ciebie jubilacie i dla was gości, bo wszyscy go kochacie. A teraz Jana i Pawła słuchacie. Yo. Aha. Wszystko się zaczęło równo 80 lat temu. Nie pytajcie mnie, bo nie wiem czemu. Kolejna zagadka to pseudonim naszego dziadka. Dzik, ej, czemu nie kapka? W końcu pije ją jak alkoholik piwo. Potem pływając chwalić się tym bałtyckim rybom. A propos morza, spędził przy nim prawie całe życie. Ale nie jest mu obce zjeżdżanie po najwyższym alpejskim szczycie, czy siedzenie na tajlandzkim słoniu. Pewnie jeszcze wie co nieco o jeżdżeniu na koniu. Jak zapytasz komu zaufać, wskazałbym na niego, bo on jeszcze na wielbłądzie jeździł, kolego. Na wielbłądzie? Tak, cóż w tym złego? Teraz jesteśmy tutaj wszyscy w jednym czasie. Kochamy ciebie, każdy chce ci mówić bracie. Ja po tacie, ale też dziadka odziedziczyłem geny. Robię co mogę, staram się nie tracić weny. Nie jest łatwo dziadkowi dorównać. Jedynie wzrostem mogę z tobą się porównać. Reszta stanowi dla mnie nie lada wyzwanie. Jak iść przez życie, to do ciebie dziadku pytanie. Ja? Ot tak. Inne czasy nie tłumaczą nas wcale. iPhony, telefony, inne smartfony, komórki, tablety, te wszystkie bzdety. Niby jest łatwiej, wszystkiego mamy pod dostatkiem. Ale czy rzeczywiście te pozycje są naszym głównym wydatkiem? Czy ma to w sobie w ogóle jakąkolwiek wartość? Dziadku, my wiemy co w życiu się liczy. Nie przez przypadek, bo nie wie tego każdy z ulicy. My dzięki tobie wierzymy w Boga. Realizujemy swe cele, nie oglądamy się za siebie. A dobre życie zaowocuje nam w niebie. Swoim treningiem motywujesz mnie do dalszej pracy. Zaciskasz zęby, nie dmuchasz materacy. Rehabilitacja to ciężka sprawa. 30 minut trwa tylko sama zaprawa. Rowerem po mieście codziennie zasuwasz. Aktywnie jak zawsze, że też w wodzie zakuwasz. Po 150 ruchów każdym stylem. W moich oczach zawsze będziesz szybkim Billem. Dziadek, niezależnie od pogody, zaprasza nas na lody. A najczęściej jemy je u sowy, bo lody tam są doskonałe i gałki bynajmniej nie małe. Z tym lodem w ręku kierujemy się na plażę, każdy swoim ręcznikiem w plecaku. I delektujemy się tym powoli, bo nie chcemy stracić tego ciasteczkowego smaku. Rozbijamy obozowisko blisko klubu i wchodzimy do wody. Jest ona zimna, ale przebolejemy, bo wiemy, że za chwilę obiad słoneczku zjemy. Ale lato nie trwa wiecznie i zbliża się zima i sezon narciarski się rozpoczyna. Wliczyć w to wszystko trzeba jeszcze święta w Krakowie. Pomimo specjałów na stole, długo czekać na prezenty nie mogę. Kochany dziadku, to nie tylko dwa słowa, to miłość i wdzięczność. Nie tylko wnuku, lecz także synów i córki. Ta, ta. It's Mexia on the beat.